Dobry wieczór. Witając serdecznie w naszym pierwszym wydaniu Kalejdoskopu w nowym roku, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na cały 1989 rok. Począwszy od dnia dzisiejszego, programy nasze nadawane będą co drugi tydzień w środy o godzinie 20. Wracając do dzisiejszej audycji, zapraszam na spotkanie z księdzem profesorem doktorem Tadeuszem Zasępą, prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przebywał z wizytą w naszej parafii w ubiegłym miesiącu. Zapraszam. Bardzo się cieszę, że mam okazję przemówić w programie polskiej telewizji w Calgary. Daje mi to bowiem możliwość dotarcia praktycznie do każdego domu polskiego, czego nie mógłbym zrobić inaczej. W tak krótkim czasie, który został mi tutaj ofiarowany na pobyt w Calgary, mogłem być tylko w kościele, odwiedzić seniorów, a dzisiaj spotkać niektórych parafian w sali kościelnej. Wystąpienie w telewizji daje mi szansę dotarcia do wszystkich. Pragnę przy tej okazji podziękować w imieniu księdza rektora i całej społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w Polsce za dotychczasową pomoc koła przyjaciół, które istnieje w Calgary i kierowane jest przez panią Marię Skarżyńską od wielu lat i wspomagającą ją osoby. Ta pomoc w ostatnich latach zmierza do tego, żeby poprzeć dzieło rozbudowy uniwersytetu żyjącego i pracującego w tamtej części świata jako jedyny katolicki uniwersytet pomiędzy Eichstätt w Republice Federalnej Niemiec i Tokio. W Tokio jest następny uniwersytet katolicki, czyli niezależny. Pomoc, która z Calgary i z innych części Kanady płynie na rozbudowę tego uniwersytetu, jest rzeczywiście najskuteczniejszą pomocą skierowaną do Polski, bo ta pomoc umacnia chrześcijańską kulturę i tradycje chrześcijańskie. Nasz uniwersytet, który w tamtej części świata działa, czuje się odpowiedzialny za to wszystko, co dotyczy rozwoju i podtrzymania kultury chrześcijańskiej już nie tylko w Polsce, ale i poza Polską. Potrzebujemy oczywiście do tej naszej działalności przestrzeni. Ta przestrzeń zaczyna się troszkę poszerzać, ale jeszcze ciągle jest niewystarczająca. Plan rozbudowy uniwersytetu w postaci Kolegium Jana Pawła II, przedstawiony już tutaj w Kanadzie wielokrotnie, jest wam znany i popierany. Pragnę poinformować, że w ostatnich 2 latach wybudowaliśmy już jedno skrzydło tego 3-budynkowego projektu. To skrzydło obecnie istniejące będzie służyło jako rezydencja dla naszych profesorów zagranicznych i dla profesorów przybywających z innych miast Polski, by u nas wykładać, a także zaczęliśmy budowę stołówki akademickiej, bardzo nam potrzebnej. Pozostaje jeszcze budowa głównego budynku, który rozpoczniemy z chwilą przeniesienia drukarni poza miasto. Ten wielki projekt potrzebuje niewątpliwie wielkiej pomocy. Ta pomoc napływa z Kanady, z różnych kół przyjaciół, ale potrzeba, by w ciągu następnych lat nadal o nas pamiętano i poprzez koło przyjaciół KULU i poprzez parafię, która koordynuje tutaj pracę koła i popiera ją, żeby te ofiary mogły do nas napływać. Będzie to najwspanialszy gest świadczony nie tylko uniwersytetowi, ale także całej Polsce, która w trosce o chrześcijańską kulturę czyni wiele wysiłków. Istnieje piękny symbol tej waszej pomocy, ukochani. Istnieje w uniwersytecie mianowicie kamień węgielny, który został wzięty tutaj z Kanady, z Manitoby, a ja osobiście zebrałem małe kamyczki, które symbolizują naszą łączność. Te kamyczki pochodzą z każdego miasta, w którym mieści się koło przyjaciół KUL. Jakakolwiek pomoc z jakiegoś miasta napływa, to z tego miasteczka wziąłem przed 2 laty
kamień. Taki kamyczek pochodzi także z Calgary. Jest on umieszczony na tym dużym kamieniu węgielnym. Jak przyjedziecie do Lublina, będziecie mogli zobaczyć to wasze piękne dzieło, które owocuje w postaci budynku, ale jest też pięknie usymbolizowane w postaci tego kamienia węgielnego, na którym jest mapa Kanady i zaznaczone są miasta, gdzie są koła przyjaciół kulu, tymi małymi kamyczkami, które ja przed 2 lata tutaj w Kanadzie zebrałem. Kamień ten poświęcony został przez Ojca Świętego w czasie jego 3. pielgrzymki do ojczyzny. Wtedy Ojciec Święty przebywał też na kulu i z głębokim wzruszeniem widziałem ten kamień, poświęcał i błogosławił. Przyjmijcie, ukochani, także w imieniu księdza rektora i moim i całej społeczności akademickiej najszczersze życzenia świąteczne i noworoczne. Niech Boża Dziecina wyposaży wasze rodziny w pokój, w radość, w wszelkie błogosławieństwo, jakiego potrzebujecie i wam tutaj dawno mieszkającym w Calgary i tym, którzy niedawno przybyli, niech szczęści się, niech nowy rok będzie dla was błogosławiony, szczęśliwy, radosny i pełen pokoju. Wydarzeń z Polski. A teraz przegląd niektórych wydarzeń z Polski 1988 roku, które przedstawi dla nas nasz redakcyjny kolega Jacek Malec. Dobry wieczór Państwu. Miło mi ponownie spotkać się z Państwem w naszym nowym, pierwszym programie Kalejdoskopu Polskiego w 1988 roku. Jakkolwiek weszliśmy już w nowy rok kalendarzowy, to pozwolą Państwo, że mój dzisiejszy felieton poświęcę dosłownie kilku wydarzeniom, jakie miały miejsce w Polsce w 1988 roku, a które uważam za dość istotne. Rok 1988 był kolejnym rokiem, w którym społeczeństwo polskie osiągnęło kolejny stopień pauperyzacji w ramach tak zwanego drugiego etapu reformy. Nawiasem mówiąc, jak dotąd nikt nie widział etapu pierwszego, chyba że stan wojenny proklamowany przez komunistów w grudniu 1981 roku nazwać owym etapem pierwszym. Rezultatem postępującego zubożenia społeczeństwa były dwie fale strajków. Pierwsza na przełomie kwietnia i maja, nieudana, bez poparcia prężnych ośrodków opozycyjnych, jak i bez aktywnego zaangażowania Lecha Wałęsy, mimo iż był on uczestnikiem strajku w stoczni. Oraz druga, pod koniec sierpnia, wydawałoby się lepiej technicznie przygotowana, z masowymi strajkami w dużych ośrodkach robotniczych, stłumiona nie siłami policyjnymi, lecz przez przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsę w zamian za mglistą obietnicę tzw. okrągłego stołu, przy którym jakoby miały zapaść ważkie decyzje polityczne i społeczno-ekonomiczne, będące udziałem rozmów pomiędzy przedstawicielami opozycji i aparatu rządowego. Jak dotąd mamy tylko stół i to chyba z powyłamywanymi nogami, jak i falę represji postrajkowych, marazm ekonomiczny, galopującą inflację, totalne zatrucie naturalnego środowiska i postępującą pauperyzację społeczeństwa z jednej strony, z drugiej zaś postępującą radykalizację szczególnie młodego pokolenia, jak i rosnące niezadowolenie z działań podejmowanych przez Lecha Wałęsę i jego doradców wmanipulowanych w orbitę polityki prowadzonej przez część Episkopatu Polskiego, który co prawda darzę szczególną sympatią za pomoc, jaką okazał uwięzionym za przekonania polityczne, za jego szereg cennych inicjatyw społecznych czy kulturalnych, ale uważam, że Solidarność, mam tu na myśli część przywódców regionalnych, jak i pana przewodniczącego, stać na prowadzenie własnej i niezależnej polityki. Pragnę przypomnieć, że Lech Wałęsa jest tylko przewodniczącym związku, natomiast władzami związku jest nadal Komisja Krajowa, z którą Wałęsa od dość długiego czasu unika kontaktów i spotkania, mimo próśb ponawianych przez członków Komisji Krajowej. Wydaje mi się, że Wałęsa, którego darzę szacunkiem, a przynajmniej darzyłem za jego bezkompromisową postawę w okresie stanu wojennego i bezpośrednio po zakończeniu tegoż, staje się niebezpiecznym watażką, podejmującym arbitralne i kontrowersyjne decyzje bez konsultacji z Komisją Krajową, która jest nadal ciałem kierującym związkiem. Ponadto Wałęsa otoczony jest grupą doradców, którzy, choć wszechstronnie wykształceni i zdawałoby się mający rozeznanie w sytuacji i posiadający wystarczające kompendium wiedzy, reprezentują skrzydło zdecydowanie ugodowe. Radykałowie nie są dopuszczani do prac nowo powstałego Komitetu Obywatelskiego. Mało tego, blokuje im się dostęp do podziemnych publikatorów, jak i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz Głosu Ameryki. Są niewygodni, bowiem nie reprezentują linii porozumienia z Czerwonym. Oczywiście nie podejrzewam Wałęsy, jak i jego doradców zarówno kościelnych, jak i świeckich o to, że pragną porozumienia z Czerwonym za wszelką cenę. Moim zdaniem
Porozumienia z czerwonym nigdy nie będzie. Świadczy o tym 40 lat komunistycznego terroru i oszukiwania społeczeństwa. Mało tego, porozumienie takowe nie powinno być nigdy zawarte. W tym przypadku strona zawierająca takie porozumienie staje się bezwolnym kolaborantem. A oto nie chciałbym pomawiać ani Wałęsy, ani jego doradców, tych reprezentujących Episkopat Polski, jak i tych reprezentujących laikat. Stanisław Cat-Mackiewicz powiedział kiedyś, że komuniści interesują się zdradą, ale nie zajmuje ich los zdrajcy. Innymi słowy, człowiek spełniający ich oczekiwania przestaje im być potrzebny. Jako postępek odebrany przez otoczenie jako akt zdrady niszczy go całkowicie w oczach zwolenników, a bez tego poparcia jest kimś bez znaczenia, z kim komuniści nie muszą się liczyć. Na przestrzeni 40 lat istnienia PRL-u było wielu uczciwych ludzi, którzy szczerze pragnęli porozumienia z komunistami rządzącym naszym krajem. Każdy z nich z osobna był przekonany, że właśnie jemu się uda, właśnie jemu dane słowo zostanie dotrzymane. I zawsze okazało się, że mieliśmy do czynienia z kolejnym oszustwem ze strony partii komunistycznej. Zdają sobie sprawę, że Wałęsa i jego doradcy, zarówno duchowni, jak i świeccy, posiadają dobre intencje. Niestety musimy pamiętać, że dobrymi intencjami wybrukowane są wszystkie piekła świata, z komunistycznym włącznie. Dziękuję Państwu. A teraz, jako że karnawał w pełni, zapraszam Państwa na program kulinarny o pączkach, które, jak wszyscy dobrze wiemy, są oprócz muzyki i tańca nieodzownym smakołykiem zabaw i przyjęć karnawałowych. Oto najprostszy przepis na pączki. Do 50 dekagramów mąki wlewamy 5 deka drożdży rozrobionych uprzednio. Pięć żółtek ucieramy z łyżką cukru. Żółtka wlewamy do mąki z drożdżami. Dosypujemy utartą między dwiema kostkami cukru wanilię i powolutku dodajemy trochę ciepłego mleka. Wyrabiamy ciasto ręką, aż będzie odchodziło od dłoni. Wtedy dopiero wlewamy 5 deka ciepłego, roztopionego masła. Ponownie wyrabiamy i odstawiamy ciasto do wyrośnięcia. Konfitury z róży lub powidła śliwkowe wzmacniamy kieliszkiem spirytusu. Z wyrośniętego już ciasta formujemy na umączonej dłoni małe placuszki. Do zagłębienia w placuszku wkładamy trochę konfitury i zalepiamy go w małą kulkę. Zanim skończymy robić ostatnie pączki, pierwsze będą już wyrośnięte i gotowe do smażenia. Topimy smalec. Musi być on rozgrzany do takiej temperatury, aby zanurzony patyczek obrastał pęcherzykami powietrza. Wtedy dopiero można wrzucać pączki. Gdy jedna strona jest już złocista, przekręcamy je na drugą stronę. Po usmażeniu wyjmujemy je i osączamy na bibule. Pudrujemy cukrem z utartą wanilią. Później zapraszamy gości. Naszego programu to przegląd wydarzeń sportowych, które opracował, a teraz przedstawi dla Państwa Maciej Grodecki.
jak zwykle w pierwszym programie Nowego Roku chciałbym w skrócie podsumować wydarzenia sportowe roku 88. Rok 88 to rok olimpijski. Mieliśmy naszą olimpiadę kalgaryjską, uznaną za najlepszą do tej pory z zorganizowanych. Statystycznie rzecz biorąc, w medalowej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęły Sowiety, 11 złotych medali, 9 srebrnych, 9 brązowych. Drugie miejsce, jak zwykle, NRD, 9 złotych medali, 10 srebrnych oraz 6 brązowych. Następne miejsce Szwecja, Austria, Finlandia oraz Holandia. Amerykanie niespodziewanie bardzo daleko, tylko zdobyli 6 medali, w tym 2 złote. Polacy na tej olimpiadzie nie odegrali, co było przewidywane, wiodącej roli w walce o medale. Tylko 2 piąte miejsca Grzegorza Filipowskiego. Tutaj właściwie spodziewaliśmy się nawet może medalowego miejsca. Oraz 5 miejsce Erwiny Ryś-Ferenc. Bardzo dobrą postawę naszych hokeistów, 1-1 ze Szwecją, przypomnij nam, to jest mistrz świata, oraz 1-0 przegrana do drużyny kanadyjskiej, przyćmiła sprawa dopingu testosteronem wykryta u naszego zawodnika Morawieckiego. Na koniec wiadomości na temat tej olimpiady chciałbym powiedzieć, że najlepszym zawodnikiem olimpiady została uznana zawodniczka holenderska Van Gip, która zdobyła 3 złote medale w jeździe szybkiej na lodzie. Wśród mężczyzn najlepszym zawodnikiem został uznany Matti Nykänen. Najpopularniejszą osobą tej olimpiady był słynny Eddie Eagle Edwards. A Miss Olimpiady została oczywiście, któż inny, Katarina Witt. Wbrew przewidywaniom, olimpiada w Seulu odbyła się bez żadnych przykrych incydentów terrorystycznych czy też studenckich demonstracji. Zawdzięczać to można tylko dzięki 20-tysięcznej armii służb bezpieczeństwa. Jednakowoż olimpiada ta przejdzie do historii jako olimpiada dopingu. A wszystko za sprawą naszego kanadyjskiego Jamajczyka Bena Johnsona, który posłużył tu jako kozioł ofiarny, gdyż po olimpiadzie kierownictwo Laboratorium Badań Antydopingowych ujawniło liczbę 20 zawodników, ale tylko liczbę, bez nazwisk, których testy były pozytywne i posiadały niedozwolone anaboliki oraz steroidy, lecz nazwisk ich nie podano. A teraz krótka statystyka tej olimpiady. Sowiety znowu pierwsze miejsce zajęły, zdobywając 132 medale. To jest liczba, która jest większa od wszystkich medali, jakie Polacy zdobyli na wszystkich olimpiadach, w tym 55 złotych. Drugie miejsce Niemcy wschodnie, 102 medale, w tym 42 złote. Trzecie miejsce Amerykanie, po raz pierwszy przegrali z dwoma drużynami na olimpiadzie letniej, 94 medale, w tym 36 złotych. Polska z 16 medalami na miejscu 15-16, z dwoma złotymi medalami Legienia oraz Wrońskiego. Najlepszym sportowcem olimpiady uznano pływaczkę NRD Otto, która zdobyła 6 złotych medali. Drugie miejsce zajął także pływak, z tym, że Amerykanin Biondi zdobył 5 złotych medali, 1 srebrny oraz 1 brązowy. Olimpiadę tę zbojkotowały dwa kraje. To jest Kuba, która przyłączyła się do Korei Północnej, która powiedziała, że występować na olimpiadzie nie będzie. Miss Olimpiady przyznano polskiej gimnastyczce artystycznej Annie Foldze, która w tym roku z ostatnich przeglądów przeczytałem zakończyła karierę sportową. Miłe zakończenie, może nie medalem, ale Miss Olimpiady to jest też coś. A teraz trochę ciekawostek z roku 88. Największy trade w historii światowego sportu. Wayne Gretzky przeszedł z Edmonton Oilers do Los Angeles za 20 milionów dolarów. A teraz historie, które się wydarzyły po raz pierwszy w 88 roku. Nykänen wygrywa oba konkursy na olimpiadzie w Calgary na 70 i 90-metrowej skoczni. Drugie, Griffiths wygrywa oba krótkie biegi na olimpiadzie na 100 i 200 metrów, bijąc w obu rekordy świata. Trzecie, Carl Lewis wygrywa skok w dal na dwóch kolejnych igrzyskach, czego nie dokonał jeszcze żaden zawodnik przed nim. Czwarte, Graf, niemiecka maszyna do tenisa, wygrywa
wszystkie cztery największe turnieje prestiżowe, czyli Mistrzostwa Wielkiej Brytanii, Mistrzostwa Francji, Stanów Zjednoczonych oraz Australii i dodaje do tego złoto olimpijskie. Nigdy nikomu to się nie udało. Piąta drużyna tenisowa NRF-u wygrała w Göteborgu Puchar Davisa 4-1, a w tej wiadomości dziwne jest to, że w dotychczasowej historii tej imprezy zawsze gospodarze wygrywali tą imprezę. Pierwszy raz Niemcy wygrali i od razu przełamali coś, czego żadna drużyna przedtem nie dokonała. I to są moje wszystkie wiadomości. Życzę Państwu miłego odbioru i do usłyszenia. Miło mi zawiadomić Państwa, że firma artystyczna Artex International wznawia swą działalność w bieżącym sezonie. I tak 10 lutego o godzinie 20 w sali teatralnej Sejtu wystawiona zostanie międzywojenna komedia pod tytułem Ski z Gabrieli Zapolskiej z udziałem Gustawa Cholubka, Magdy Zawadzkiej, Ewy Wiśniewskiej i Piotra Frączewskiego. Bilety do nabycia u Bogdana Szczęsnego, telefon 239-1404, Vian's Meat and Deli, Heritage Bakery oraz przy wejściu. Powtarzam, 10 lutego, godzina 20, sala teatralna Orfeus na terenie Sejtu. Proszę Państwa, już niedługo będziemy mieli okazję oglądać ją na żywo, a dzisiaj niestety tylko jeszcze na ekranach telewizyjnych Magda Zawadzka w piosence kabaretowej pod tytułem Chińczyk. Spotkałam na molo Chińczyka, kołysząc się przeszedł koło mnie. Po drodze uśmiechnął się do mnie, więc powiedziałam mu halo. A w barze na rogu był tłok, a w barze przy ladzie był szum. Mój Chińczyk milcząc pił grog, a ja śpiewałam pijąc rum. Sama nie wiem, na co mam dzisiaj smak. Sama nie wiem, czego mi dzisiaj brak. Czy powiedzieć nie, czy powiedzieć tak? Po grogu zrobiło się parę. Zrobiło się duszno po dżinie. Ktoś w kącie na starym pianinie grał źle i głośno Gizzy Bell. Za oknem zbierały się mgły, a w barze wałęsał się dym. Mój Chińczyk był blady i zły, gdy mu śpiewałam tańcząc z nim. Sama nie wiem, na co mam dzisiaj smak. Dzisiaj brak. Czy powiedzieć nie, czy powiedzieć tak? A kiedy pogasły latarnie i gwiazdy zabłysły na niebie, zabrał Zabrałam Chińczyka do siebie i kołysałam gudu snu. A kiedy widziałam, że śpi, że grog ukołysał go już, z kieszeni wyjęłam mu nóż, na którym wiadomości polonijne.
15 stycznia, to jest najbliższą niedzielę, o godzinie 16 zostaną wystawione w Domu Polskim jasełka w opracowaniu siostry Alojzy, a w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp $5 od dorosłych i $1 od dzieci. 21 stycznia Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie i Klub Sportowy Białe Orły zapraszają na zabawę karnawałową do Domu Polskiego na godzinę 19. Organizatorzy zapewniają oprócz wielu atrakcji wyśmienitą kolację, taką jaką serwowano dla Państwa na Sylwestra. Zostanie podana ona o godzinie 20. Bilety w cenie $13 od osoby i $25 od pary zamawiać można w Domu Polskim u Zygmunta Potockiego, telefon 291-9087, powtarzam, 291-9087 lub u Anny Grodeckiej, telefon 252-1384, powtarzam, 252-1384. Na następną zabawę karnawałową zaprasza zespół Polanie 28 stycznia o godzinie 19.30 w sali parafialnej. Wstęp $12 od osoby i $20 od pary. Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej zawiadamia o przyjeździe do Calgary zespołu muzycznego, dokładnie grupy kameralnej, w skład której wchodzi 45 uczniów Liceum Muzycznego z Katowic. Przybywają oni na zaproszenie Calgary Youth Orchestra i 5 lutego w Jack Singer Hall odbędzie się ich koncert o godzinie 20. W programie muzyka Bacha, Czajkowskiego i kompozytorów polskich. Bilety do nabycia w Bass Outlets. Na prośbę organizatorów Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej podjęło się zorganizowania przyjęcia w restauracji dla zaproszonej grupy muzycznej, to jest 6 lutego. W tym celu poszukuje się sponsorów, którzy wzięliby udział w przyjęciu za opłatą $50 od osoby i $60 od dwóch osób. Bliższych informacji w tej sprawie udziela pani Krystyna Łukasiewicz, telefon 286-9372 oraz pani Ewa Smytłyk, telefon 282-7874. Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie i Szkoła Taneczna Dance Connection zapraszają na Valentine Dance dnia 12 lutego o godzinie 16 w Domu Polskim. Do tańca gra zespół Jana i Dany, który cieszy się ostatnio wielką popularnością. Dodatkowa ciekawostka to ta, że w lutym tego roku zespół ten wypływa do Acapulco na Morze Śródziemne i Bałtyk, gdzie grać będzie na pokładzie dobrze wszystkim nam znanej Love Boat z serii filmowej pod tym samym tytułem. Zapraszamy więc na zabawę z tym zespołem. Przypominam, 12 lutego o godzinie 16. Wstęp $8 od osoby. Bilety do nabycia u Danieli Kollinger, telefon 279-5925, w Stowarzyszeniu Polsko-Kanadyjskim telefon 291-3757 oraz u wszystkich członków stowarzyszenia. Proszę Państwa, i to wszystko na dzisiaj. Przypominam, że następny program pokażemy Państwu 25 stycznia o godzinie 20. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. It's showtime, folks.